Jeśli chcecie zacząć grać ze mną w Gemstone Legends, zainstalujcie grę z linka, który znajduje się pod każdym moim filmem. W nagrodę dostaniecie 500 000 monet, 10 potek many, 10 potek życia, 300 diamentów. Dostaniecie także 4-gwiazdkową epicką meralię. Nagrody zostaną przyznane automatycznie po przejściu przez was samouczka. Zapraszam do wspólnej gry. No, idziemy zobaczyć najlepszy prezent imieniowy ever. Ponoć za chwilę będzie wjeżdżał, właśnie kopnąłem cel, kopnąłem dynię, kopnąłem. Ciemno jak w dupie murzyna, jest dynia. Właśnie kupiłem. Zaraz zobaczymy. Człowiek czekał, powiem wam, że jak miałem 10 czy 15 lat temu taką tablicę marzeń na ścianie w firmie nad biurkiem, moje smoczyska wiedzą, pamiętają pewnie, to tam właśnie miałem taki samochód, wprawdzie jakiś poprzedni model, ale to był dokładnie ten samochód. I teraz ten samochód na imieniny, jutro imieniny. Dzisiaj do mnie przyjeżdża, jest ciemno, więc tylko zobaczymy jak wjedzie, bo powinien lada chwila być, gdzieś jest na obrzeżach. Ja się jaram jak szczerbaty sucharami. Będziemy patrzyli, wypatrywali. W każdym razie dokończę, tylko taki samochód miałem i to było moje marzenie, więc jedno z moich marzeń się teraz spełni. No, poczekajmy kilka chwil, zobaczymy co z tego wyjdzie. I czy mi przywieźli ten samochód, który zamówiłem, czy to jest zupełnie inny, bo wstyd się przyznać, ale ja jeszcze tego samochodu na oczy nie widziałem. Trzeba będzie tego tutaj schować, który stoi. Chować go. I poczekać, aż wjedzie następny. Coś jedzie, ale nie wiemy, czy to pojedzie, czy to jedzie sąsiad. To będzie chyba Falstaff. To się za wcześnie zatrzymał. Sąsiedzi wracają do domu, ale za sąsiadami też coś jedzie. No i to coś czuje dużego jedzie. Coś czuje, że jedzie coś dużego. Patrzajcie, co my tu mamy za potwora. Guzik widać, ale potwora... O, człowieku, zobacz. Pomrugali nam. Na wstecznym. Jak to jest, że samochód na wstecznym jedzie? Szok, że w sensie do przodu. Pies nas czeka. Już czekaj, przestań. Jest. Słuchajcie, to jest tak czarny samochód, że jego tu wcale, a wcale nie widać po ciemku. Sobie jutro będziemy oglądali, jak się rozjaśni. Dobra, jest czarnula. Takie małe kółeczka, równie z moją dłonią. Jutro też jest dzień. Właśnie. Ważne jak się skończył. Okay. Matematycznie nie może dotknąć. Dobra. Ale mimo wszystko na pewno zrobi to dobrze. Dobrze. No.
jest ok na razie. Jakie ładne ma światełko. Taka sytuacja, że jest skomplikowana operacja. No trochę, znaczy tak nie jest. My się cofniemy, zaraz dziób zacznie nam spadać. No. No to też mu daj dechy, no. Widziałeś te filmy, jak się serwetę wyciąga, żeby ten, żeby talerze i szklanki nie spadły, to musisz tak szybko dla wetą odjechać. Tak, tak, ale ty się nie śmiej, że tak prawdopodobnie tak, jak dojedziemy do pewnego punktu. No. Taka sztuczka. Tu masz ok na razie, wiesz? Tu jest wszedł. Czekaj. Teraz już jest ten moment, żeby może wciąć. No właśnie, ale na razie jeszcze jesteś luz. Spróbuj. Powolutku. O. Wiesz co, musisz wyjść i ocenić. Bo może o tą dechę, wiesz, dużą zahaczyć. Pytanie, czy tej dechy teraz nie wyjąć? Właściwie to trzeba by ją moim zdaniem wyjąć. Bo ta decha podbija tą dechę, nie? Też do góry. Operacja wykonana. Operacja wykonana i na szczęście jest udana. A ja pokażę, zobaczcie, jakie tu są ładne światełka eleganckie. To jest raz, ale to jest nic. Tu są światełka. Tu są światełka. Trzymaj kluczyk od swojego auta, dziękuję. Nie. Ale zobaczcie, co tu się w środku jeszcze dzieje. Ciach. Świeci się, żeby nie było. Jakby sportowo. Chętnie to bym wyłączył światła, ale nie wiem, jak to zrobić. No dobra, mniejsza z tym. Pokażemy to później, jak już się naumiem tego samochodu. Ale są jakieś takie szmery, bajery. Więcej za dnia. No i jest! Można go zobaczyć. Tak jak mówiłem wczoraj, zrobiłem sobie najlepszy prezent na imieniny ever. I teraz możemy zobaczyć, jak on wygląda. W końcu za dnia.
underrated.